Piotr Dregan, wójt gminy Wiśnice. Witamy pana wójta na terenie jego gminy i jednej z miejscowości, Polubicze. Panie wójcie, co widzimy w tle dzisiejszej rozmowy? W tle rozmowy widzimy szkołę podstawową, budynek szkoły podstawowej w Polubicach, który został gruntownie zmodernizowany w ubiegłym roku. Jest to szkoła, chociaż prowadzona przez stowarzyszenie, to szkoła z potencjałem. W tej chwili uczęszcza tutaj około 50 dzieci i no, absolutnie szkoła, która będzie istnieć. Dlatego zdecydowaliśmy się, mimo że jest prowadzona przez stowarzyszenie, ją termomodernizować. Odbyły się tutaj, oprócz wymiany oczywiście okien, dołożenia warstwy izolacyjnej na ścianach, wymieniliśmy centralne ogrzewanie zupełnie, też instalację elektryczną zupełnie. Także szkoła została gruntownie termomodernizowana. Był to koszt około 1 000 000 zł finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. I chcemy też zmieniać tutaj na zewnątrz szkoły, również otoczenie szkoły. I z tego względu wspólnie z powiatem bialskim, za co jestem wdzięczny panu staroście i naszym radnym powiatowym Danielowi Draganowi, Łukaszowi Jaszczukowi, modernizowaliśmy 600 metrów drogi przy szkole, tworząc tutaj też bezpieczny parking, ponieważ mamy przyjeżdżające po dzieci, przyzwyczaiły się do tego, że zostawiały samochody na drodze i ten samochód kilka do kilkunastu minut niestety stał. W tym momencie, kiedy większość dzieci wychodziła, samochodów było kilka, więc tu absolutnie należało zrobić bezpieczny parking i taki parking zrobiliśmy. Oczywiście wyburzyliśmy też ogrodzenie, bo było stare, ja bym powiedział, że pewnie 50-letnie i to ogrodzenie za chwileczkę zrobimy. I rzeczywiście otoczenie będzie zmienione, bo w pewnym momencie, jak termomodernizowaliśmy szkołę i mieliśmy stare ogrodzenie i starą drogę, to w ogóle wyglądało fatalnie. W tej chwili wygląda to zupełnie inaczej i dużo lepiej.